Wiktor szedł żwawo szeroką, oświetloną słońcem ulicą. Był w tym mieście od dłuższego czasu, prawie trzy lata. Wiktor nigdy wcześniej nie mieszkał tak długo. Ale tutaj czuł się jakoś szczególnie przytulnie i ciepło. Podobała mu się tutejsza atmosfera. Domy, place, parki, przestronne nabrzeże, ulice, nawet ludzie, wszystko wydawało się przyjemne. Jasne, niemal rodzime. Wiktor uważał to miejsce za swój dom. Ale gdzie był jego prawdziwy dom? Mężczyzna tego nie wiedział, ale nie tracił nadziei, że pewnego dnia będzie mógł się tego dowiedzieć. Wiktor był człowiekiem bez przeszłości. Nie pamiętał nic ze swojego życia do pewnego momentu. Około dziesięciu lat temu mężczyzna nagle znalazł się na brzegu rzeki. Był wtedy bardzo obolały i miał zawroty głowy. Wszystko było jak węgle, a z tyłu głowy Wiktor czuł ogromną krwawiącą ranę. Usiadł na wilgotnym piasku. Co w tym wielkiego? I tak był już mokry i brudny, gorzej nie będzie. Nogi ledwo go trzymały. Wiktor próbował sobie przypomnieć, co mu się stało. Kim był? Jak się tu znalazł? Czuł się tak, jakby niedawno przeżył śmiertelne niebezpieczeństwo i przeżył. Wiktor poczuł nawet coś w rodzaju ulgi, pomimo grozy sytuacji. Dziwne, ale mężczyzna, bez względu na to, jak bardzo się starał, nie mógł sobie przypomnieć niczego o sobie, z wyjątkiem imienia Wiktor. I nawet wtedy nie był tego do końca pewien. Ale przynajmniej coś pamiętał. Niech będzie Wiktor, skoro nic innego nie przychodziło mu do głowy. Mężczyzna rozejrzał się. Opustoszała plaża. Wczesny ranek. Dopiero zaczyna robić się jasno. W oddali widać miasto. Może powinniśmy tam pójść. Może znajome domy i ulice obudzą wspomnienia. Wiktor wstał z trudem. Poczekał, aż zawroty głowy ustąpią i na chwiejnych nogach ruszył w stronę miasta. Ale po przejściu stu metrów mężczyzna zatrzymał się. Poczucie zagrożenia powróciło. Jego serce zaczęło szaleńczo bić. Pot spłynął mu po plecach. Co jeśli nie powinien iść do miasta? Co jeśli znowu spotka go tam coś złego? Najwyraźniej Wiktor został. Pobity. Kto to zrobił? Dlaczego? Nie było odpowiedzi. Mężczyzna nie pamiętał o sobie absolutnie nic i mógł polegać jedynie na swojej intuicji. A ta kazała mu się ukryć, zataić, zniknąć. Nie było wiadomo, co się z nim stało. A jeśli go szukali? Myśląc w ten sposób, Wiktor ruszył w kierunku przeciwnym do dużego miasta. Najpierw szedł wzdłuż opustoszałej plaży, potem przeszedł przez pustkowie i dotarł do cichej, wiejskiej drogi. Gdyby nagle rozległ się dźwięk samochodu jadącego drogą, Wiktor po prostu by się schował, ponieważ jego serce biło bardzo często. Wszystkie te odczucia mogły oznaczać tylko jedno: strach. Bardzo silny strach, być może nawet strach o życie. Tyle tylko, że intuicja Wiktorego wtedy zawiodła. Ale o tym dowie się później, dużo później. Tak, mężczyzna naprawdę miał śmiertelnie niebezpieczną przygodę, ale i tak powinien był pojechać do tego wielkiego miasta. W końcu Wiktor był już poszukiwany na ulicach miast w pobliżu swojej małej ojczyzny. Rozwieszono ogłoszenia. Policja i grupy wolontariuszy przeczesywały okolice. Ale Wiktor oczywiście nie mógł o tym wiedzieć. Zwierzęcy instynkt kazał mu się ukryć. Postanowił się ukryć i poczekać, aż wróci mu pamięć. A potem zdecydować, jak postąpić. Zdezorientowany, wyczerpany mężczyzna wędrował drogą przez cały dzień, aż do wieczora. Nie czuł wtedy głodu, a jedynie pragnienie. Po drodze spotykał jeziora, z których pił. W jego głowie kłębiły się niepokojące myśli i ciąg pytań, na które nie było odpowiedzi. W końcu Wiktor był tak zmęczony, że zrezygnował z prób przypomnienia sobie czegokolwiek o sobie poza imieniem. Pod wieczór mężczyzna zatrzymał się w brzozowym zagajniku i przeszedł przez pole. Na horyzoncie widać było zarysy kolejnego dużego miasta. Megalopolis zmieniło się wielobarwnymi światłami. To właśnie tam Wiktor miał się udać jutro rano. Oddalił się już wystarczająco daleko od niebezpiecznego miejsca, a tam mógł udać się na policję. Oni ustalą, jak się zachować w tej trudnej sytuacji. Był lipiec. Noce były ciepłe i krótkie. Wiktor nie obawiał się więc zamarznięcia. Dokuczały mu komary i gzy. Ale to nic, było znośnie. Wiktor spał na zaimprowizowanym posłaniu strawy. Spał niespokojnie, kilka razy budził się z powodu niepokojących dźwięków, nasłuchiwał, ale potem zdawał sobie sprawę, że to tylko kolejny duży ptak przelatujący obok lub samochód w oddali. To było nic. Nawet lubił tak spać, pod gołym niebem. Wielkie jasne gwiazdy, śpiew świerszczy, świeży powiew wiatru. Wydawało się, że to wszystko już kiedyś było. Dawno temu. A może jednak. Trudno to teraz zrozumieć. Rano Wiktor pojechał do miasta. Poprzedniego wieczoru wydawało się tak blisko. Ale mężczyzna dotarł tam dopiero w porze lunchu. Do tego czasu jego żołądek burczał z głodu. Podróżnik nie miał pojęcia, jak długo nic nie jadł. Co najmniej dzień. W drodze do miasta Wiktor delektował się jagodami i żuł babkę lancetowatą. Ale te dary natury w niewielkim stopniu zaspokajały głód. Tutaj wreszcie pojawiły się pierwsze ludzkie zabudowania. Obrzeża miasta. Niezbyt zamożna okolica. Drewniane baraki, zakurzone, zniszczone chodniki. To właśnie tam do Wiktore podeszli oni. Trzech mężczyzn w brudnych ubraniach. Jacyś zakurzeni, obdarci bezdomni. Kim jesteś? zapytał surowo jeden z nich. To nasz teren. Idź włóczyć się gdzie indziej. Bezdomni. Wiktor dopiero teraz pomyślał o tym, jak wyglądał z zewnątrz. Tak samo brudny i obdarty, jak ci bezdomni. A tak naprawdę. Kim on jest? Jest jeszcze bardziej zdesperowany niż oni. Oni przynajmniej wiedzą, kim są. Dlaczego zachowujesz się tak dziwnie? Drugi nieznajomy zapytał łagodniejszym tonem. Pobili cię czy co? Kto? Wiktor opowiedział tym ludziom wszystko, co wiedział. Nie zapomniał wspomnieć o dziwnym uczuciu niepokoju i strachu które towarzyszyło mu prawie przez całą drogę i pozwoliło mu dotrzeć tutaj, z dala od tej plaży. Niespodziewanie miło było z kimś porozmawiać. A i bezdomni byli bardzo wdzięcznymi słuchaczami. To wszystko jest dla mnie jasne. Mężczyzna, który? Pierwszy odezwał się do Wiktora w bardzo nieprzyjazny sposób, powiedział. Nie ma się nad czym zastanawiać. Jesteś jednym z naszych, jednym z nieprzyzwyczajonych. A twoje ubrania są podarte i brudne, a twój wizerunek jest taki, jaki powinien być. Myślę, że zostałeś pobity albo przez policję, albo przez sklepikarzy, gdy próbowałeś coś ukraść. Pobili cię bez sensu i wyrzucili na plażę. Tylko po to, żebyś nie miał kłopotów. Nigdy nie wiadomo. Co by było, gdybyś nie przeżył? Mieliby kłopoty. Na ulicy jest wiele takich historii i zdarzają się codziennie. Może i tak. Wiktor nie bardzo wierzył w tę wersje. Włóczęga oczywiście się mylił. Przynajmniej Wiktor miał taką nadzieję. Jadę na komisariat, niech sprawdzą to w swoich bazach danych. Zobaczę, czy ktoś mnie szuka. Bezdomni spojrzeli na siebie. Jeden z nich nawet zagwizdał. Nie chcesz tego robić. Nie rób tego. Mężczyzna, który do tej pory milczał, potrząsnął głową. Lepiej w ogóle nie rzucać się w oczy naszym policjantom. Oni, jak wiesz, szybko umieszczają bezdomnych w przytułkach. Pod pozorem, że dają bezdomnym jedzenie. Schronienie, możliwość zarobku. Tyle, że to niewolnictwo. Jeden z naszych stamtąd uciekł. Opowiadał mi, jakie okropieństwa tam się dzieją. Ludzie umierają jak muchy. Nie wytrzymują obciążenia. A kto ma to uporządkować? Włóczęga i włóczęga. Kto cię w ogóle potrzebuje? Jest w tym dużo pieniędzy. Kontynuował drugi rozmówca. Jesteśmy w zasadzie darmową siłą roboczą. Policja jest w to zamieszana. Więc przeszukują miasto w poszukiwaniu ludzi takich jak my. Dlatego musimy mieszkać na obrzeżach, a nawet iść do lasu, gdy są naloty. To czyni życie jeszcze trudniejszym. A ty mówisz o policji. Przywitają cię jak rodzinę. Dziś wieczorem wyślą cię do tego domu, z którego jedynym wyjściem jest cmentarz. To cud, że nasz chłopak się stamtąd wydostał. Wiktor podziękował tym ludziom za prawdę i przemyślenia. Nie miał teraz pomysłu, co dalej. Może spróbować dostać się do innego miasta. Ale to przecież daleko. A on. Nie miał siły iść żołądek skurczył mu się z głodu do tego stopnia, że oczy pociemniały. Jeden z włóczęgów to zauważył. Jesteś głodny. Potrząsnął głową ze zrozumieniem. No to chodź do nas. Niedawno osiedliliśmy się w opuszczonym starym domu. Nakarmimy cię. Po drodze wszyscy się poznali. Nik, Ketel, Peter i mężczyźni nie mieli imion. Tylko przez wiska. Nowi znajomi zaprowadzili Wiktorę do starego drewnianego domu. Kołysał się i osiadał ze starości. Działka wokół niego zamieniła się w bujną dżunglę. Wiktor z trudem przedarł się przez gąszcz. Im bardziej odległy i nieprzenikniony, tym lepiej. Nik oświecił go. Przez trawę nie widać domu. Jest ciszej. Miejscowi i tak już nas zauważyli. Machnął ręką Peter i niedługo ktoś zawiadomi gliny. Zawsze tak się dzieje. Wtedy będziemy musieli poszukać nowego miejsca. Ketel westchnął. Szkoda! Naprawdę mi się tu podoba. Jest jak domek mojej babci na wsi. A co było dobrego w domku na wsi? Nick zapytał sceptycznie. Sama mi opowiadałaś, jak kazali ci tam pracować od rana do nocy, nie karmili cię, bili za najmniejsze przewinienie, zamykali w piwnicy i znęcali się nad tobą. Raz prawie cię pobili. Wtedy zacząłeś uciekać od kolegów. I co z tego? Ketel zaprotestował. Dom to dom. Wiktor w końcu się najadł. Pół bochenka czarnego chleba. Herbata w płynie, dżem na dnie trzylitrowego słoika. Wyglądało na to, że nigdy w życiu nie jadł nic smaczniejszego. A może właśnie tak było? W jakiś sposób przebywanie w towarzystwie tych ludzi w opuszczonym domu było dla niego bardzo łatwe i naturalne. Może nikt miał rację, był włóczęgą, którego pobito na miazgę. Powinieneś się przespać. Zarządził Piotr Wielki. Idź, rozgość się, gdzie chcesz. Na razie zostań z nami. I tak nie masz dokąd pójść. Biedny drań. Dziękuję. Więc dziękuję, ty też będziesz dla nas dobry. Czwórka jest zawsze lepsza niż trójka. Więcej pieniędzy, bezpieczniej. Jesteś twardzielem. Masz mięśnie. W tym momencie Wiktor po raz pierwszy zwrócił uwagę na swoje ciało. Rzeczywiście, jego klatka piersiowa była wzmocniona mięśniami. Bicepsy wyróżniały się na jego ramionach. Skąd w ogóle znał takie słowa? To dziwne. Musiałeś być zahartowany przez życie. Trzeba było przetrwać, gdzieś się wspiąć, może wykonać trudną pracę. To tyle. Jeśli chodzi o siłownię. Karnety nie są potrzebne. Peter uśmiechnął się. Dobra, spać? Dawaj. Trzeba odpocząć. Idziemy zarobić. Wiktor położył się na łóżku bez materaca i zasnął. Obudził się w zupełnie innym nastroju. Czuł siłę w rękach i nogach. Jego głowa była jaśniejsza ale nie pamiętał żadnych szczegółów z poprzedniego życia. Ale to w porządku. Przynajmniej teraz nie jest sam. To dziwne. To, co wydarzyło się przed plażą, zostało całkowicie zapomniane. Pozostało tylko poczucie śmiertelnego zagrożenia, wyścig o cudowne ocalenie mimo braku szans. W czasie, który upłynął od początku podróży do tego wielkiego i niebezpiecznego miasta, każdy szczegół, każdy detal mocno wrył się w moją pamięć. Nieco później pojawili się nowi znajomi Wiktorę. Och, Wiktor. Teraz wyglądasz normalnie, a my jesteśmy z bogatymi i przebiegłymi. Bezdomni grasowali po okolicy, chwytając się każdej okazji, by zarobić centa lub kawałek chleba. Jedyną zakazaną rzeczą była kradzież. Jeśli zostalibyśmy przyłapani, Wszyscy mieszkańcy szybko donieśliby na nas na policję i żegnaj, żegnaj, ciche, spokojne miejsce. Mogliby nas pobić, a nawet zabić. Na przykład ciebie. Nik, Peter i Czajniczek trzymali się razem przez lata. Przetrwali. Stawiali sieci w okolicznych potokach, łowili raki i małe ryby, albo pracowali na pół etatu w ośrodku czasowym. Na działkach zawsze była praca. Ci, którzy nie bali się bezdomnych, przydzielali im proste prace: naprawę dachu na szopie, malowanie płotu, pielenie grządek. Płacili albo pieniędzmi, albo jedzeniem. Trinity była zadowolona z obu opcji. Latem wszystko było w porządku. Mogliśmy spać pod gołym niebem. Ale zimą musieliśmy przenieść się do miasta. Do sieci ciepłowniczej. Inaczej można. Było zamażnąć. A tam czyhały niebezpieczeństwa. Gliny, źli ludzie, którzy postrzegają bezdomnych jako nieodwzajemnione ofiary, inni włóczędzy. I nie można zarobić żadnych pieniędzy. Chyba, że od czasu do czasu znajdzie się coś do jedzenia w śmietnikach w centrum handlowym lub kawiarni. Nie wszyscy przeżywają zimę. Tylko młodzi, silni, szczęściarze tacy jak ty. Nik, który był najwyraźniej liderem trójki bezdomnych, potrząsnął smutno głową. W tamtym roku zmarł Leon, brat mojego kuzyna. Jedyna bratnia dusza na całym świecie. Był stary, chory, kaszlał tak, że myślałem, że mu płuca wykaszle. Nie chcieli nas zabrać do szpitala. Dlatego Leon umarł. Był dobrym człowiekiem. Peter i. W porządku. Nikt się obudził. Co ty sobie myślisz, Witjok? Gdzie się wybierasz? A może zostaniesz z nami? Z tobą. Nie zastanawiając się ani chwili, Wiktor odpowiedział. Co innego mógł zrobić? Pamięć nie wracała. Nie było prawie żadnej nadziei, że stanie się to szybko. A tutaj byli mili, troskliwi ludzie. Najwyraźniej potrzebowali siebie nawzajem. Bezdomnym łatwiej jest przetrwać razem. Ta prosta prawda nagle pojawiła się w mózgu Wiktora, po raz kolejny udowadniając, że był takim samym wędrowcem i włóczęgą, jak jego nowi znajomi. Wiktor i jego nowi przyjaciele spędzili całe lato w opuszczonym domu. Pewnego ranka na ulicy pojawił się radiowóz. Bezdomni wracali właśnie z nocnego połowu ryb. Połów był udany. Duża torba polietylenowa znaleziona na ulicy była wypełniona po brzegi. Wystarczyło na kilka lub trzy dni sytego życia. Wszyscy byli w dobrych nastrojach. I nagle stało się to. Nikt zamarł, gdy zobaczył mundurowych. Trzej włóczędzy zamarli. Nie minęli jeszcze rogu baraków, z którego roztaczał się widok na ich dom. Koledzy odsunęli się i z bezpiecznej odległości obserwowali, co się dzieje. Policjanci skierowali się prosto do schroniska dla bezdomnych. Najwyraźniej wiedzieli, dokąd idą. Ktoś z sąsiedztwa zapukał. Chciałbym tylko wiedzieć kto i dlaczego. Nie mogli teraz wrócić do domu. Czwórka przyjaciół spędziła resztę lata w lesie. Nie był to zły czas. Było ciepło, cicho, spokojnie i było wystarczająco dużo jedzenia. Wędkowanie i prace domowe na działkach były bardzo pomocne. A potem jakoś nagle noce stały się zauważalnie chłodniejsze. Zaczęło padać. Samodzielnie zrobiony namiot na drzewie nie uchronił nas przed złą pogodą. Wracajmy do miasta. Nikt zdecydował pewnego ranka. Wictorowi życie w mieście podobało się znacznie mniej niż przebywanie na jego obrzeżach. Hałas, brud, zakurzone kanały grzewcze, gdzie obok ludzi żyły szczury, karaluchy, pająki, brak świeżego powietrza konieczność ciągłego uważania na policjantów i agresywnych bezdomnych. Ale jego przyjaciele byli tam dla niego. Wyjaśnili Wictorowi, jak przetrwać w mieście. A on sam zdawał się pamiętać coś ze swojego poprzedniego życia na poziomie podświadomości. To on był lepszy w poruszaniu się po śmietnikach niż nik. Dzięki jakiemuś wewnętrznemu instynktowi Wiktor zdawał sobie sprawę. Gdzie znajdują się odpowiednie restauracje i zerkał w momentach, kiedy będzie tam coś do jedzenia. Nik wielokrotnie chwalił Wiktorę. Nie bez powodu spotkaliśmy cię po drodze. Wiktor znacznie częściej niż jego towarzysze dbał o swój wygląd, szczotkował zęby, mył twarz, a nawet golił się maszynkami znalezionymi na wysypisku. Wcześniej oczywiście zaprawiał je wódką. Każdego wieczoru i ranka Wiktor przemywał twarz wodą ze śniegu lub deszczu, wodą z fontanny. Jeśli chciał, mógł nawet wziąć improwizowaną kąpiel. Pierwsza zima nie była łatwa dla Wiktora. Okazało się, że był zupełnie nieprzygotowany na coś takiego. Dziwne, biorąc pod uwagę, że mężczyzna zdawał się spędzić całe życie na zewnątrz. A może jednak. Jak się teraz dowiadujemy? Nie może iść na policję. Na pewno uznają go za włóczęgę, którym w rzeczywistości jest, a władze nie mają wiele do powiedzenia bezdomnym. To darmowa siła robocza. Rób z nimi, co chcesz. To przerażające. Jak ostrzegał Nick, nie wszyscy przetrwali zimę. W lutym czajnik poważnie zachorował. Jego przyjaciele leczyli go najlepiej, jak potrafili. Podawali mu gorącą wodę, obficie karmili. Ale mężczyzna kaszlał, płonął od wysokiej temperatury. Wtedy przypomniał sobie nawet o babci ze wsi, poprosił ją, żeby go nie biła, przysiągł, że nie jest niczemu winien. To był pierwszy i jedyny raz, kiedy Wiktor odważył się ukraść. Później beształ się za ten niehonorowy czyn. Zwłaszcza, że nic z tego nie pomogło. Ale w tamtym momencie myślał, że postępuje słusznie. Na początku Wiktor po prostu poprosił o jałmużnę w pobliżu supermarketu. Ale, jak ostrzegł go nikt, ludzie tacy jak on niechętnie dawali. Jeśli masz zdrowe czoło, idź do pracy. Starsze panie narzekały. Wiktor chętnie by pracował, ale kto by go przyjął? Bez meldunku, bez dokumentów. Kto by go potrzebował? Są wakacje, prywatne gospodarstwa zawsze potrzebują wolnych rąk. A teraz. Wtedy Wiktor wpadł w desperację. Ketel nie miał czasu czekać. Pilnie potrzebował lekarstw. Wiktor wiedział nawet jakich antybiotyków skąd to wiedział? Najwyraźniej zanim trafił na ulicę, żył w normalnych warunkach. Dawno temu. W każdym razie Wiktor wyciągnął portfel z kieszeni roztargnionego faceta. Szedł ulicą, wpatrując się w swój telefon. Nie zauważał niczego wokół siebie. Portfel praktycznie wypadł z tylnej kieszeni dżinsów. Wiktor musiał tylko wyciągnąć rękę, a mężczyzna zrobił to. Przeklinając siebie ostatnimi słowami: Ale przyjaciel potrzebuje lekarstw, a on umiera. Tyle, że nikt nie wierzy w jego słowa. Przechodnie są pewni, że bezdomny nagabuje o butelkę. W portfelu było bardzo mało pieniędzy, ale wystarczyło na lekarstwa, a nawet na chleb i tanią kiełbasę. Czajnik początkowo wydawał się czuć lepiej po tabletkach. Wszyscy wierzyli w szczęśliwy wynik. Ale po kilku dniach choroba zebrała swoje żniwo. Nik znalazł zdyszane ciało przyjaciela wieczorem, kiedy wrócił z połowu. Pochowali go na pustej działce poza miastem. Ciężko było kopać, ale koledzy dali radę. Wszyscy trzej milczeli. Tylko od czasu do czasu wymieniali krótkie zdania, a nawet wtedy tylko w interesach. Wracając do rury grzewczej, Nick opowiedział historię czajnika. Chłopiec urodził się w dysfunkcyjnej rodzinie. Pijący rodzice, dużo dzieci i dodatkowa gęba najmłodszego wnuka, który często był zabierany do babci, matki ojca Ketl A. Ketel oczywiście miał wtedy prawdziwe imię: Mark. Babcia okazała się religijna. I to w bardzo dziwny sposób. We wszystkim, co chłopiec robił lub mówił, Widziała oznaki opętania przez diabły. Staruszka próbowała więc wyegzorcyzmować złe moce ze swojego wnuka. Pomagali jej w tym fanatyczni sąsiedzi. Mark był bity, głodzony, trzymany 24 godziny w ciemnej piwnicy, a wszystko to dla jego własnego dobra. Nie chodził do szkoły, aby nie być narażonym na żrący wpływ młodości. Jego babcia chciała zrobić ze swojego najmłodszego wnuka dobroczyńcę, światłego człowieka, żeby nie poszedł w ślady matki i ojca, a jego rodzice nie obchodziło ich, co stanie się z ich synem. Babcia go zabrała i dobrze, mają mniej problemów. Mark oczywiście skarżył się matce i ojcu, próbował tłumaczyć, jak źle mu się mieszka z babcią, ale oni nie chcieli słuchać. Besztali też syna za to, że nie czuje wdzięczności do babci za wszystko, co dla niego robi. Chłopiec zaczął więc uciekać z domu. Za pierwszym razem wrócił do babci, po czym ta pobiła wnuka tak, że nie mógł siedzieć ani leżeć przez długi czas. Za drugim razem stało się to samo. Za trzecim razem Mark nigdy nie został odnaleziony. Zdobył już doświadczenie i zrozumiał. Jak się ukryć, aby nie zostać odkrytym i złapanym? Wolność sprawiała, że chłopakowi kręciło się w głowie. Lepiej było na ulicy niż w domu. Stał się więc wędrowcem. A teraz jest tutaj. Nik pochylił smutno głowę. Uciekł. Wszyscy prędzej czy później tak kończymy: albo zabija nas choroba, albo ktoś zabija nas. Po raz pierwszy Wiktor pomyślał nie o swojej przeszłości, ale o przyszłości. Czy to może być życie, którego czeka? Najprawdopodobniej tak, ponieważ nie ma dokumentów. Jeśli nie masz dokumentów, jesteś nikim, nie zatrudnią cię ani nie przyjmą do szpitala. Przetrwaj tak, jak umiesz. Zima minęła, nadeszło lato. O wiele łatwiej było się osiedlić. Więc przenieśliśmy się bliżej obrzeży miasta. Zajęliśmy opuszczony dom niedaleko działek. Wiktor był już przyzwyczajony do takiego życia. Wędrówki, dorywcza praca, ciągłe niebezpieczeństwo. Mężczyzna zdał sobie sprawę z jednej rzeczy. W każdej sytuacji i w każdych warunkach można pozostać człowiekiem. To go uspokoiło, dało nadzieję. Wspomnienie nie powróciło. Wiktor niespecjalnie się tym teraz przejmował. Nie było czasu na próżne myśli i zmartwienia. Musiał przetrwać. Minęło kilka lat. Nick, Peter i i Wiktor wciąż byli razem. Udało im się przetrwać zimę, wspierając się nawzajem i dbając o siebie. Stali się prawdziwymi przyjaciółmi, krewnymi, może nawet braćmi. Przynajmniej Wiktor nie wyobrażał już sobie siebie bez nich. Nick, który zawsze miał jasny plan działania, i dobroduszny Peter i tworzyli jego rodzinę. Ale pewnej ciemnej sierpniowej nocy doszło do nalotu. Ktoś ponownie wezwał policję, zauważając, że w pobliżu wioski mieszkają bezdomni. Wiktor wciąż drżał na wspomnienie tej chwili. Ciemność wczesnego poranka rozproszyły światła radiowozów. Z głośników popłynęły ostre słowa. Wychodzić pojedynczo. Nie ma sensu stawiać oporu. Ale oni stawiali opór. Desperacko stawiali opór, nie chcąc zostać złapani. Próbowali uciec przez dziurę w starym ogrodzeniu. Ale jak się okazało, dwóch silnych mężczyzn w mundurach już tam na nich czekało. Nikt został złapany jako pierwszy. Peter i Wiktor zatrzymali się niezdecydowani, patrząc. Zdezorientowani na swojego przywódcę. Uciekajcie, głupcy! Nick, który miał już ręce wykręcone za plecami, zawodził gorączkowo. Wiktor pobiegł. Biegł tak, że wiatr gwizdał mu w uszach. Trzeba było uciekać, spieszyć się, być jak najdalej od tego strasznego miejsca ukryć się w lesie który leżał na horyzoncie ciemną wstęgą. Peter i wciąż pozostawał w tyle. Z całej trójki Wiktor był chyba najbardziej wysportowany i prawdą było, że musiał kiedyś przez długi czas wykonywać pracę fizyczną, bo Wiktor był posiadaczem odciążonych mięśni i niesamowitej wytrzymałości. Jak sportowiec. Mężczyzna potrafił biegać szybko i długo, umiał się bić i zadawać ciosy. Być może jego przeszłość była tak burzliwa. Nauczył się tego na ulicach. Wiele razy korzystał z tych umiejętności. Teraz również. Policjant okazał się też niezłym biegaczem. Wyprzedził Piotra i, który dyszał od szybkiego biegu. Wkrótce będzie ścigany przez innych policjantów, którzy już pędzą za zbiegiem. Nigdzie nie ucieknie. Wiktor natomiast wyraźnie się wymykał. Facet w mundurze w końcu dogonił Wiktorę, złapał go za kark i gwałtownie szarpnął w swoją stronę. Miał dużo siły. Wiktor skręcał się, bezskutecznie próbował się uwolnić. A potem jego ciało znów zadziałało automatycznie, jak wiele razy wcześniej. Jego ręce chwyciły klatkę piersiową przeciwnika, nogi wykonały jakąś technikę której sam Wiktor nie rozumiał. A teraz policjant, zdezorientowany i zaskoczony, leżał na trawie i patrzył w niebo. Szybciej, szybciej. Są w drodze krzyknął Wiktor do Petera i. Ale patrząc na swojego towarzysza, mężczyzna zdał sobie sprawę, że nie może jechać szybciej. W ogóle nie może jechać szybciej. W ogóle. Wiktor. Ty biegnij, ale ja już skończyłem. Jestem wykończony. Peter i, ciężko dysząc, upadł na trawę. No dalej, weź się w garść. Napominał go Wiktor. Podszedł nawet do towarzysza i wziął go na ręce, zamierzając ukryć się z nim w lesie. Policjant na razie leżał w trawie, ale jego koledzy szybko zbliżali się. Od strony wioski. To na nic. Peter odepchnąłem go. Ty idź się ratuj. Inaczej wszyscy razem zostaną schwytani. Wiktor zdał sobie sprawę, że Piotr i miał rację. Bardzo trudno było zostawić człowieka, z którym łączyło go tak wiele rzeczy, zupełnie samego. Ale co można było zrobić? Nikomu nie byłoby lepiej, gdyby i on został schwytany. Mężczyzna ponownie ruszył w stronę lasu. Zbawczy gąszcz był bardzo blisko. Spróbuj go tam znaleźć. Gęste drzewa, krzaki. Pies jest potrzebny, ale zanim dotrą na miejsce, Wiktor E już tam dawno nie będzie. Nie. Tego ranka Wiktor zgubił się w gęstwinie, wczołgał głęboko w las, czając się jak ranne zwierzę. Szedł przez długi czas, starając się jak najbardziej oddalić od pościgu. W południe mężczyzna był już całkowicie wyczerpany, gdy zobaczył stare, grube drzewo z wygodnym rozwidleniem, jakby specjalnie stworzonym dla strudzonych podróżników. Wiktor wspiał się na nie i zapadł w głęboki, niespokojny sen. Mężczyzna obudził się wieczorem. Robiło się coraz chłodniej. Sierpniowe noce są dość świeże. Poza tym żołądek skurczył mu się z głodu. Wiktor orzeźwił się darami lasu. Tuż pod jego drzewem znajdował się gąszcz jeżyn. Ruszył dalej. Musi znaleźć nową przystań, nowe miasto. Jest teraz sam wśród przyjaciół. Jest źle, jest ponuro, jest ciężko. Co się z nimi teraz dzieje? Prawdopodobnie zostali już wysłani do domu bez wyjścia. Wiktor widział to raz. To miejsce jest przerażające, a raczej wysokie cementowe ogrodzenie z drutem kolczastym biegnącym wzdłuż szczytu. Może ten drut jest też naelektryzowany. Z tego domu nie ma wyjścia. A Wiktor nie może pomóc swoim towarzyszom, choćby chciał. Można mieć tylko nadzieję, że plotki o domu są przesadzone, a jego przyjaciele nie będą tam tak źli, jak sobie wyobrażali. Sam Wiktor musi udać się do miasta. Latem nadal można mieszkać na zewnątrz, ale wkrótce zrobi się zimno. Niemożliwe jest przebywanie na zewnątrz w zimnie. Konieczne jest przeniesienie się do ciepłych miejsc bliżej. Ludzkich siedzib i śmietników, gdzie zawsze jest wystarczająco dużo jedzenia, aby bezdomny nie umarł z głodu. Jak przetrwać na ulicy? To Wiktor wiedział już bardzo dobrze. O siebie się nie martwił, ale przyjaciół bardzo brakowało. Mężczyzna przyzwyczaił się do tego, że zawsze byli razem i wspierali się słowem. A teraz? Co teraz? Znowu sam na planecie. Mężczyzna pomyślał, że może ma gdzieś przyjaciół i krewnych, o których nic nie pamiętał. Ale pamięć nie wróciła. Wiktor wysiadł po kilku dniach podróży do nowego miasta, znalazł miejsce na nocleg. Rozejrzał się dookoła, orientując się, gdzie może dostać ochłapy. Widział innych bezdomnych. Niektórzy byli całkiem przyjaźni, inni wojowniczy. Trzeba było mieć się na baczności przez cały czas, ale mężczyzna nigdy do nikogo nie podszedł. Jakoś nie miał okazji. Starał się utrzymywać przyjazne stosunki ze wszystkimi, ale głównie trzymał się na uboczu. Mijały lata. Wiktor przyzwyczaił się do swojego tułaczego życia. Od czasu do czasu opuszczał inne miasto i ruszał dalej. Dlaczego? Mężczyzna sam tego nie wiedział. Warunki życia były dla niego wszędzie niemal takie same. Prawdopodobnie po prostu chciał zobaczyć świat, nowe miejsca, nowe twarze, ciekawe krajobrazy. To zawsze jest takie interesujące. I trzy lata temu Wiktor nagle znalazł się tutaj. Od razu poczuł, że kiedyś w swoim poprzednim życiu już tu był. Cóż, albo gdzieś w bardzo podobnym miejscu krajobrazy miasta wydawały się niejasno znajome. Sama atmosfera miasta była w jakiś sposób spokojna, ciepła, atrakcyjna. Mężczyzna od razu zdał sobie sprawę, że zostanie tu na długo. I tak też się stało. Minęły już trzy lata, a ja nie chcę wyjeżdżać w poszukiwaniu lepszego życia. A dlaczego miałbym? Wiktor mocno się tu zadomowił. Ma prawie prawdziwy dom w piwnicy pod schodami w starym trzypiętrowym domu. To był fundusz awaryjny, ludzie tu nie mieszkali. Prowadził go człowiek z administracji. Wpuścił do chaty bezdomnego. Zamieszkaj tu na razie. Powiedział. Ale jeśli będzie jakaś inspekcja albo ludzie będą musieli się wprowadzić, nie przepraszaj, znów pójdziesz na ulicę. Wiktor mieszkał tu na prawach ptaka, ale był z tego powodu niezmiernie szczęśliwy. W końcu miał prawdziwy pokój z ludzkim łóżkiem, stołem, a nawet małą lodówką. Stefan, tak nazywał się człowiek, który pomógł Wictorowi znaleźć schronienie, próbował załatwić mu dozorce swoimi kanałami, ale potrzebował dokumentów oficjalnej rejestracji. A jakie dokumenty ma Włóczęga? Nie udało się. Stefan i Wiktor nie byli i nie mogli być przyjaciółmi. Zbyt różne statusy społeczne. Ale pewnego dnia bezdomny przepędził sforę psów od staruszki na oczach mężczyzny. Wiele osób widziało, że zwierzęta zamierzają zaatakować staruszkę, ale nie odważyli się podejść i pomóc. Wiktor mieszkał na ulicy od dłuższego czasu i wiedział, jak zachować się w takiej sytuacji. Uratowana staruszka, nie mając czasu podziękować swojemu wybawcy, natychmiast schowała się we wejściu. To zrozumiałe, przez jaki stres przeszła. Jednak Stefan, który stał się przypadkowym świadkiem tej sceny, podszedł do bohatera, pochwalił go za odwagę i złożył propozycję nie do odrzucenia. Obserwuję cię od dłuższego czasu. Stefan wymruczał, uścisnął dłoń bezdomnemu. Nie wyglądasz jak zwykli bezdomni. Schludni, uprzejmi, pełni szacunku. I uprzejmy. Jak się okazało, nie przeszedłeś obojętnie obok cudzego nieszczęścia. Ale żyjesz jak pies na ulicy. Teraz jest już dobrze. A co będziesz robił zimą? Ogrzewać rury. Wiktor wzruszył ramionami. Przeżył już niejedną zimę i doskonale wiedział, jak radzić sobie z nadejściem chłodów. Mój fundusz awaryjny nie ma właściciela. Pod schodami jest pokój dozorcy. Mogę cię tam wpuścić. Oczywiście tymczasowo. Przykro mi, nie mogę dać ci mieszkania. Ale możesz zamieszkać w pokoju pod schodami. Miejsce Wiktore było więc całkiem przyzwoite. Mężczyzna przyzwyczajał się do nowych warunków. Spanie na prawdziwym łóżku przez długi czas było takim. Szczęściem! Zjeść kolację przy stole, wziąć prysznic, nie wzdrygać się przed każdym przypadkowym szelestem. Trochę strasznie było mieszkać w pustym trzypiętrowym bloku. Jak w nawiedzonym zamku. Ale było to o wiele lepsze niż życie pod gołym niebem. Wiktor kochał swój pokój całą duszą i był bardzo wdzięczny Stefanowi za schronienie. Mężczyźni czasem rozmawiali, gdy spotykali się na ulicy. Nie było to rzadkością. Dom Stefana znajdował się niedaleko funduszu ratunkowego. Patrzę na ciebie i nie rozumiem. Naprawdę nie znasz swojej przeszłości, prawda? Nie, nic nie pamiętam. Nie powinno tak być. Powinniśmy iść na policję. Nie, nie pójdę. Wiktor był przyzwyczajony do strachu przed glinami po latach spędzonych na ulicy. A minęło już tyle lat. Może kiedyś ktoś go szukał, ale teraz już na pewno przestał. Czy to jakiś żart? Minęło ponad dziesięć lat, odkąd Wiktor znalazł się na brzegu rzeki. Cóż jak chcesz? Stefan zgodził się. Na twoim miejscu zrobiłbym coś innego. Tutaj Wiktor miał przecież prawie prawdziwą pracę. Oczywiście nieoficjalną, ale stałą. Do miejscowego supermarketu o tej samej porze trzy razy w tygodniu przyjeżdżała ciężarówka z jedzeniem. Dziewczyny miały ją rozładowywać jako sprzedawczynie i kasjerki. Ale dziewczyny nie były wystarczająco silne. Ciężka praca najwyraźniej nie była dla kobiecych rąk. Pewnego razu, widząc, jak ekspedientki w markowych ubraniach zmagają się z tymi wszystkimi pudłami, Wiktor nie wytrzymał i pospieszył im z pomocą. Nie było to dla niego trudne. Praca fizyczna nie była mu obca. Był wystarczająco silny. Dziękuję. Jedna z dziewczyn uśmiechnęła się zawstydzona, gdy praca została wykonana i wręczyła mężczyźnie torbę pełną artykułów spożywczych. Jest prawie przeterminowany, kończy się za kilka dni, ale te produkty są smaczne, wciąż są dobre. Sami zabieramy je do domu, odpisując datę ważności. Więc nie bój się ich jeść. Dziękuję. Wiktor uśmiechnął się. Przez wiele lat mężczyzna zajadał się przysmakami ze śmietników. I ani myślał się bać. Mężczyzna od dawna nie jadł normalnego jedzenia. A tam kiełbasa, chleb i jakieś konserwy. I jeszcze jedno. Mógłby pan przyjść pojutrze. W tym samym czasie przyjeżdża ciężarówka, a my, widzisz. Co z nas za przewoźnicy? Zapłata będzie taka sama. Co ty na to? Oczywiście, zgodził się Wiktor. I tak to się potoczyło. Teraz trzy razy w tygodniu o tej samej porze mężczyzna jechał do supermarketu i rozładowywał ciężarówkę, po czym otrzymywał ogromną torbę z jedzeniem. Wiktor miał gdzie mieszkać. Zupełnie zapomniał, czym jest głód i niebezpieczeństwa ulicy. Oczywiście mężczyzna zdawał sobie sprawę, że takie życie kiedyś się skończy. Ale co będzie, to będzie. Nie był też przyzwyczajony do życia na ulicy. Podczas gdy Wiktor cieszył się dobrobytem, miał teraz dużo wolnego czasu. Mężczyzna lubił po prostu spacerować po mieście. Centrum przedmieść, nasyp, strefa podmiejska. Wszystko tutaj było miłe i przyjemne czasami Wiktor znajdował drobne prace na pół etatu, takie same jak wcześniej. Drobne zlecenia, głównie dla ludzi z sektora prywatnego. W przeciwieństwie do innych bezdomnych, chętnie mu ufano. Wiktor wyglądał na bardziej zadbanego, przyzwoitego i ogólnie bardziej godnego zaufania. Za zarobione pieniądze mężczyzna kupował lekarstwa i ubrania. Pewnego razu zobaczył w sklepie album z drogimi ołówkami artystycznymi i nie mógł się oprzeć. Wydał cały swój zarobek na tę piękność. Ze zdziwieniem mężczyzna odkrył, że potrafi rysować. Spod jego rąk zaczęły wychodzić wspaniałe obrazy, głównie miejskie i wiejskie krajobrazy. Wszystko, co Wiktor kiedyś widział pięknym, wszystko, co kiedyś uderzyło w jego wyobraźnię zostało teraz przeniesione na papier. Ty też jesteś artystą. Stefan zdziwił się pewnego dnia, gdy przyszedł sprawdzić, co słychać na oddziale i zauważył obrazy na biurku. Nie wiem. Mężczyzna wzruszył ramionami. Jesteś interesującą osobą. Chciałbym wiedzieć, co ci się przydarzyło w przeszłości. Wiktor też chciał wiedzieć. Ale z drugiej strony był też strach, co jeśli dowie się o sobie czegoś złego? Co jeśli zrobił coś strasznego w swoim poprzednim życiu? Ktoś go gonił, próbował skrzywdzić, został uderzony w głowę. Jest powód, dla którego to wszystko się wydarzyło. Może lepiej nie wiedzieć nic o tym, co wydarzyło się wcześniej. Żyć spokojnie. Zwłaszcza, że życie wróciło na właściwe tory. Wiktor znalazł nawet przyjaciół, bo ciężko jest żyć samotnie. Stefan. Nie, nie można go nazwać przyjacielem. Raczej patronem. Ale miejscowy dozorca, ochroniarz w supermarkecie, samotny dziadek obok. Wszyscy ci ludzie byli teraz częstymi gośćmi w domu Wiktorę. A on cieszył się, że wreszcie ma miejsce, do którego może zapraszać gości. Tego słonecznego poranka Wiktor spieszył się do swojej głównej pracy w supermarkecie. Ciężarówka miała wkrótce przyjechać. Dziś mężczyzna trochę się spóźnił, został do późna nad innym rysunkiem. Więc zaspał. Ale to nic. Musimy tylko przejść dalej. Uda mu się. Wiktor zbliżył się do drogi. Ruchliwe skrzyżowanie. Aktywny ruch na jezdni. O każdej porze dnia i nocy samochody mknęły z dużą prędkością. Niebezpieczne miejsce. Kiedyś przejechał tu człowieka. Stało się to na oczach Wiktora. Mężczyzna właśnie biegł ulicą, spiesząc się, by przejechać na zielonym świetle. A ten facet w tym momencie przechodził przez jezdnie. Przechodził przez jezdnię na zebrze i na zielonym świetle. A tam jest ten obcy samochód. Kierowca nawet nie zwolnił. Nastolatek wyleciał w górę jak drewniana lalka, przeleciał kilka metrów, po czym upadł prosto na asfalt. Wiktor odwrócił się gwałtownie i pojechał w drugą stronę. Nie mógł tego widzieć, nie chciał. Serce waliło mu gorączkowo, a z oczu lały się łzy. Tak bardzo było mu żal tego dzieciaka. Po chwili na słupie nieopodal skrzyżowania pojawił się wieniec pogrzebowy. Wisiał przez kilka miesięcy, po czym gdzieś zniknął. Ale teraz Wiktor był szczególnie ostrożny w pobliżu tego miejsca. Dopóki nie miał pewności, że wszystkie samochody się zatrzymały, nie wchodził na zebrę. Dziś zatrzymał się daleko od jezdni i spojrzał na sygnalizację świetlną. Światło było czerwone. Musimy poczekać. Mężczyzna był tu sam. To ta pora dnia. Niewielu ludzi na ulicach. I wtedy wrażliwe uszy Wiktora wychwyciły dziwny dźwięk, odgłos kół uderzających o chodnik. To nic takiego, ale hałas był coraz bliższy. Prędkość obiektu zdawała się rosnąć. Ale droga jest już blisko. Światło było czerwone. Samochody pędziły z zawrotną prędkością. Wiktor odwrócił się w samą porę. Jeszcze trochę i chłopak na skuterze wyleci na jezdnię, a tam nie ma szans. Ruch jest duży. Prędkość jest duża. Żaden kierowca nie ma czasu zwolnić. Dzieciak wyprzedził Wiktorę. Nie mógł zareagować natychmiast. Samochód jechał prosto na chłopca. Mężczyzna zdążył zauważyć przerażenie na twarzy kierowcy, młodej kobiety. Ryzykując, Wiktor zeskoczył na jezdnię, złapał chłopca za kark i dosłownie rzucił go na chodnik. Natychmiast skoczył za nim. Samochód jednak trochę go złapał. Przy tej prędkości nawet lekkie uderzenie było wrażliwe. Wiktor upadł. Samochód zatrzymał się kawałek dalej. Rozległ się głośny pisk hamulców, a kobieta kierowca już pędziła do leżących na chodniku Wiktora i chłopca. Co się stało z dzieckiem? Pierwsze, co wykrzyknęła? Uderzyłam w niego. Wszystko z nim w porządku. Wiktor zapewnił, pocierając uszy i stuczone miejsce Udało mi się go wyciągnąć spod opon Dzieciakowi nic się nie stało Co za szczęście Kobieta była gotowa wybuchnąć płaczem A z tobą wszystko w porządku Wiktor w milczeniu skinął głową Nie powiedziałby tego kobiecie, która i tak była już przerażona, że ma teraz ogromnego siniaka na udzie i pewnie będzie długo kulał to nic takiego. To nic, zagoi się jak na psie. Co ty wyprawiasz? Złość kobiety przeniosła się na chłopaka. Nie wiesz, że przez jezdnię trzeba przechodzić na zielonym? Jesteś już taki duży, a jeszcze się nie nauczyłeś. Dzieciak wyglądał jak upolowane zwierzę. Wyglądał na jakieś dziesięć lat. Wyglądało na to, że chłopiec dopiero teraz zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, czego uniknął. Wictorowi zrobiło się żal nieszczęsnego rajdowca. Zapomniał o sobie najważniejsze, że wszystko było w porządku. To prawda. Kobieta zgodziła się. To szczęście, że tam byłeś. Chłopak miał szczęście, w przeciwieństwie do jego skutera. Cała trójka spojrzała na zmasakrowany skuter, który leżał pod kołami samochodu. Dzwonimy na policję, po karetkę czy co? Kobieta spojrzała pytająco na pozostałych uczestników zajścia. Jeśli o mnie chodzi, wszystko było w porządku. Wiktor wzruszył ramionami. Chłopak kiwnął głową, potwierdzając zgodę. W takim razie ja już pójdę, jestem spóźniona na ważne spotkanie. Powiedziała kobieta, a potem spojrzała na chłopca i dodała surowym głosem: I niech to wszystko będzie dla ciebie dobrą nauczką. Następnym razem miłego wujka może nie być w pobliżu. Kobieta wyszła. Wiktor wyciągnął skuter na chodnik, podrapał się w tył głowy zdziwiony. Transportu nie da się przywrócić. Nie możesz go teraz kontrolować. Niech tak będzie. Wykrzyknął milczący do tej pory chłopak: Ojciec kupi mi nowy. Nie jest biedakiem jak ja. Wątpię, czy ją kupi, jeśli dowie się prawdy. Wiktor potrząsnął głową. Nie podobało mu się słowo żebrak padające z ust dziecka brzmiało arogancko, zbyt arogancko. Prawdopodobnie chłopiec żyje w bogatej rodzinie i nosi drogie ubrania. Jest rozpieszczony i ma pogardę dla osób o niższym statusie społecznym. Ale jego wybawca jest jeszcze gorszy niż nędzarz. Bezdomny mężczyzna bez przeszłości. Dziękuję bardzo. W głosie chłopca słychać było łzy. Spojrzał na Wiktor S. Tak szczerą wdzięcznością, że mężczyzna zrozumiał. Wyciągnął pochopne wnioski. Wygląda na dobrego dzieciaka. Nie ma za co. Mężczyzna uśmiechnął się. Ale nigdy więcej tego nie rób. Wiesz, że trzeba przechodzić przez jezdnię na zielonym, prawda? Tak, wiem, oczywiście. Chłopiec machnął ręką. Ale nie o to tu chodzi. A o co chodzi? Wiktor był zainteresowany. Chciał porozmawiać z tym dzieckiem trochę więcej, pomóc mu. Odreagować stres po tym, co się stało upewnić się, że wszystko z nim w porządku zanim pozwoli mu iść dalej samemu tata kupił mi nowy skuter z japonii jest super nikt inny w mieście takiego nie ma, chociaż teraz ja też go nie mam, no cóż tata zamówi go ponownie w każdym razie ma naprawdę fajny układ hamulcowy, trenowałem go. Trenowałem, działał na podwórku. Zatrzymywał się na placu zabaw w sekundę, niezależnie od tego, jak szybko przyspieszałem. Super, załóżmy, że tak. Wiktor zgodził się. Zaczynał rozumieć, do czego zmierza jego młody rozmówca. Więc chciałem zwolnić przed drogą. Wcześniej działało, ale tutaj nic. Po prostu toczyłem się dalej i już osiągnąłem przyzwoitą prędkość. Leciałem prosto pod koła i nie mogłem nic zrobić. Cóż, mogłem z niego zeskoczyć to wszystko. Wiktor spojrzał na chłopaka beznamiętnie. Życie jest cenniejsze niż jakiekolwiek żelazo Tak, wiem. Chłopak westchnął. Nie zdawałem sobie sprawy. To było tak przerażające, że nie mogłem się ruszyć ani myśleć jasno. Odrętwiały. Tak, tak jakby. Rozumiem. A skuter się nie zatrzymał. Wiesz dlaczego? Nie wziąłeś pod uwagę faktu, że droga prowadzi tutaj pod górę. I prawdopodobnie testowałeś swój pojazd na płaskim terenie. Zgadza się. Jakby dzieciak doznał objawienia. Nie pomyślałem o tym. Cóż, to jest to. Od teraz będziesz musiał być bardziej ostrożny. Do zobaczenia później. Czekaj, krzyknął chłopak. Nie możesz tego zrobić. Uratowałeś mi życie, a ja nawet nie znam twojego imienia. Nazywam się wujek Wiktor. Wiktor przedstawił się. Wow. Ja też jestem Wiktor. Chłopiec zabłysnął. Ty i ja jesteśmy imiennikami. Wiktor uśmiechnął się. Coraz bardziej lubił tego chłopca, słodki, taki szczery, wdzięczny, dobry dzieciak. Nie powinien był myśleć o nim źle na początku. Chodź ze mną. Nagle chłopiec zaczął błagać. Chodź, chodź. Biuro mojego ojca jest niedaleko. Wiesz, jaki jest bogaty? Ma własną restaurację. Może ją znasz. Nazywa się Urban Legend. To wielka nazwa. Wiktor uśmiechnął się. Oczywiście znał to miejsce, przechodził obok niego kilka razy. Zwykle zbierała się tam miejscowa elita. Restauracja była najwyższej klasy. Chociaż! Wiktor nie musiał teraz sprawdzać koszy na śmieci w pobliżu lokali gastronomicznych. Wyrobił sobie nawyk chodzenia po mieście i notowania, gdzie znajdują się lokalne kawiarnie i restauracje. Nigdy nic nie wiadomo. Tak, fajna nazwa. Mały Wiktor się zgodził. Jego ojciec ją wymyślił i jego przyjaciel, jego kompan. Cóż, wszystko świetnie. Ale muszę już iść. Wiktor zdał sobie sprawę. Przypomniał sobie, że jest już spóźniony do supermarketu. Ciężarówka miała przyjechać bardzo szybko. Nie był przyzwyczajony do zawodzenia ludzi, a jeśli spóźniłeś się raz, spóźniłeś się dwa razy. Można więc stracić pracę, która karmiła cię przez tyle lat. W tym biznesie pracowitość i punktualność są ważne. Jak to możliwe? Wiktor był zdenerwowany. Muszę przedstawić cię mojemu ojcu i powiedzieć mu co się stało. Będzie ci wdzięczny. Będzie zadowolony, że mnie uratowałeś. Nie zrobiłem nic złego i najwyższy czas to zrobić Nie, nie zrobiłeś teraz kulejesz. Jesteś ranny przeze mnie. Proszę, chodź ze mną do mojego ojca. Nie mam czasu, spieszę się do pracy. Najlepszym podziękowaniem, jakie mogę otrzymać, jest obietnica, że od teraz będziesz ostrożny. Będę ostrożny. Obiecuję. zapewnił mnie chłopak. Ale ty też obiecaj spotkajmy się tu dziś o szóstej. Porozmawiam z ojcem. Pójdzie ze mną i ci podziękuję. Nie ma za co. To niepotrzebne. Wiktor próbował to odeprzeć. Wszystko skończyło się dobrze. Ale uratowałeś mi życie, wykrzyknął dzieciak. Obiecaj mi, że przyjdziesz. W jego spojrzeniu było tyle błagania, tyle nadziei, że Wiktor nie mógł odmówić chłopcu. W porządku. Wiktor rozjaśnił się. Jego twarz rozświetlił szeroki uśmiech. W takim razie do zobaczenia wieczorem. Chłopiec pomachał swojemu wybawcy i pognał w górę ulicy. Żywy, zdrowy, wesoły. Wiktor ponownie spojrzał na skuter przy drodze i pomyślał o tym, co mogło się stać. Zadrzał i pospieszył w kierunku supermarketu. Mężczyzna mocno utykał. Biodro bolało go niemiłosiernie, ale nie było złamania. To było pewne. Co oznaczało, że to nic wielkiego. Szybko się zagoi. Wiktor pospieszył do supermarketu, podczas gdy jego młody imiennik pędził do biura ojca. Budynek, w którym się mieściło, znajdował się dosłownie na sąsiedniej ulicy od miejsca, w którym prawie doszło do tragedii. Wiktor był bardzo podekscytowany skuterem. Chłopiec zawsze miał mnóstwo zabawek. Jego ojciec kupował synowi wszystko, co tylko chciał, ale nie taką hulajnogę. To było nie tylko w mieście, ale i na wsi. Chłopiec mógł robić na niej tak spektakularne sztuczki, o jakich nigdy wcześniej nie śmiał marzyć. Jego matka, patrząc na te sztuczki, chwyciła się za serce ale jego ojciec cieszył się, że jego syn dorasta tak odważnie i zwinnie. Zawsze wspierał i zachęcał do hobby swojego jedynego dziecka. Rodzina mieszkała w dużym domu z pięknie utrzymanym ogrodem. Matka Wiktora nie pracowała, zajmowała się domem i synem. Za to ojciec nieustannie wylatywał w podróże służbowe lub znikał w biurze na całą dobę. Biznes wymagał jego ciągłego udziału. Chłopcu brakowało uwagi ojca. Często za nim tęsknił, dlatego wykorzystywał każdą odpowiednią wymówkę, aby odwiedzić rodziców w biurze. Teraz nadarzyła się wspaniała okazja, aby zobaczyć się z ojcem. Oczywiście rodzic powinien wiedzieć o tym, co prawie się wydarzyło. I oczywiście musiałbym go skrytykować za nieostrożność. Może więcej nie kupi takiego skutera. Ale ojciec musi wiedzieć, kto uratował życie jego syna. I oczywiście podziękuję Wictorowi, da mu mnóstwo pieniędzy. Wiktor oczywiście ich potrzebuje. Wiktor nie jest małym chłopcem, od razu zdał sobie sprawę, że mężczyzna, który wyrwał go spod kół samochodu, bardzo tego potrzebuje. Prawdopodobnie jest bezdomny. W okolicy jest ich mnóstwo. Wiktorowi te pieniądze wcale nie będą potrzebne. Cześć, Wiktor skinął na dziewczynę w recepcji. Zobaczyła chłopca i natychmiast skontaktowała się z jego ojcem przez interkom. Panie Alex, ma pan tu syna. Niech pan go przyśle. Wiktor w kilka sekund wbiegł na czwarte piętro. Jego ojciec już na niego czekał. Jak się masz, potomku? Mężczyzna uśmiechnął się ze swojego fotela, a potem dodał z niepokojem: Co ci się stało? Mam posiniaczone nogi, tatusiu, wykrzyknął chłopiec. Jest coś takiego. Wiktor, strasznie zmartwiony i zdezorientowany, opowiedział rodzicowi o niedawnym incydencie. Twarz Aleksa stawała się coraz błędsza, gdy jego syn opowiadał. Widzisz, tato, chcę, żebyś mu podziękował. Dajmy mu trochę pieniędzy. Dużo pieniędzy. Jest bezdomny, bardzo ich potrzebuje. On nic nie weźmie. Ale pójdziesz dziś ze mną na przejście i porozmawiasz z nim. Synu, widzisz, w tym rzecz. Aleks w końcu się odezwał. Wciąż był zszokowany opowieścią syna o tym, co mogłoby się stać, gdyby bezdomnego nie było w pobliżu? Pieniądze. Dziś są, a jutro ich nie ma. Nieważne ile dasz, i tak szybko się skończą, rozproszą. A co wtedy? Znajdę mu pracę w naszej restauracji, pomogę mu z papierkową robotą. Jeśli jest bezdomny, nie sądzę, żeby jego papiery były w porządku. A bez nich nikt go nie zatrudni i nie będzie leczył. Jeśli zachoruje. Więc mężczyzna błąka się. Ale to dobry człowiek, który ryzykował życie, by wyrwać ciebie, głupca, spod kół. Niewielu jest takich jak on w dzisiejszych czasach. Damy mu bilet. Do życia, szansę na stanie się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. To jak wykorzysta te szanse, zależy od niego. Ale to znacznie lepsze niż pieniądze. Masz rację, tato. Wiktor skinął głową. Wiktor jest naprawdę dobrym człowiekiem. Pewnie ma jakieś kłopoty, bo jest bezdomny. A my pomożemy mu wrócić do normalności. Jak to brzmi? Świetnie. Wiktor zabłysnął. To dobrze. Więc, o której zgodziłeś się tam spotkać? O szóstej. W takim razie o wpół do szóstej bądź w moim biurze jak na bagnetach. Pójdziemy razem podziękować twojemu wybawcy. Chcę uścisnąć mu dłoń. Hurra! wykrzyknął chłopiec. A teraz do domu. Uważaj. Albo poproszę kierowcę, żeby cię odwiózł. To nie ja wybrałem się na spacer. Nie martw się, wiesz, jak bardzo będę teraz uważał, tysiąc razy bardziej niż wcześniej. Kiedy Wiktor dotarł o wyznaczonej godzinie do biura ojca, nie zastał swojego rodzica. Pan Alex wyjechał na ważne spotkanie w administracji, wyjaśniła recepcjonistka. Ale nie martw się, nie zapomniał o twojej umowie. Pan Matthew wie o wszystkim. Pójdzie z wami. Gdzie się umówiliście? Wiktor westchnął. Pan Matthew, to dobrze, oczywiście. To świetny facet, młody, zabawny i zawsze dowcipny. I dobrze traktuje Wiktorę. Ma syna w tym samym wieku. Matthew jest asystentem ojca, jego prawą ręką, jeśli chodzi o pewne sprawy, takie jak ta. Ale byłoby lepiej, gdyby ojciec poszedł z Wiktorem do bezdomnego. To byłaby właściwa rzecz. Wiktor jest jego synem. Wiktor nie był przyzwyczajony do bycia zdenerwowanym i kapryśnym przez długi czas, więc pięć minut później śmiał się z żartów Matthew, idąc z nim na skrzyżowanie. Wiktor dotarł na umówione miejsce dużo wcześniej niż o szóstej. Czuł się niezręcznie. Stać tam. Czekając na wdzięczność za uratowanie dziecka. Każdy normalny człowiek zrobiłby to samo. To normalna rzecz, naturalna rzecz. Jaka mogłaby być wdzięczność? Ale Wiktor złożył chłopcu obietnicę. Przyjdzie, poczeka, będzie zdenerwowany. Skoro obiecałeś, to bądź łaskaw się pojawić. Mężczyzna zauważył ich z daleka. Chłopca i jego ojca, pędzących w jego stronę ulicą. Obaj uśmiechnięci. Widać było, że mają świetne relacje. Cześć! Wiktor nagle odwrócił się do Wiktora i objął go w pasie. Mężczyzna niezręcznie poklepał chłopca po głowie. Witaj, imienniku, Ciebie też witam. W imieniu ojca tego młodego człowieka chcę Ci podziękować za uratowanie chłopca. Powiedział Matthew, ściskając dłoń Wiktorę. Wszyscy mamy wielkie szczęście, że jesteś u naszego boku. Więc nie jesteś. Nie, nie jestem jego ojcem. Pan Alex chciał się z panem spotkać osobiście, ale to było pilne. Rozumiem. Oczywiście, nie ma za co. Każdy by tak zrobił na moim miejscu. Tak się złożyło. Że byłem tam dla ciebie. To wszystko. Chłopak tak nalegał, żebym przyszła. Nie mogłem odmówić. I miałeś rację, nalegając. Matthew uśmiechnął się. Mieliśmy cały plan, jak ci podziękować. A asystent Alexa opowiedział Wictorowi wszystko o tym: że teraz bezdomny włóczęga będzie pracował w urban legend jako sprzątacz że jego pensja będzie wyższa niż średnia w mieście i że Aleks planował wyrobić jego synowi dokumenty wybawcy, które uczynią go pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. To wszystko prawda. Wiktor nie mógł uwierzyć własnym uszom. Ale z pracą, rozumiem. Ale dokumenty, czy to możliwe? Dostać paszport, zostać zalegalizowanym, stać się mężczyzną nie tylko w istocie, ale i w dokumentach. To było marzenie Wiktorę od dawna. Tyle, że do tej pory mężczyzna uważał, że to niemożliwe. I nagle. Dla pana Aleksa nie ma rzeczy niemożliwych. Mateusz uśmiechnął się. I znów zaczęło się nowe życie Wiktorę. Teraz mężczyzna przychodził do restauracji Urban Legend każdego ranka. Godziny pracy spędzał głównie w kuchni. Na zapleczu i na przyległym terenie, sprzątał, wynosił ciężkie śmieci, mył podłogi, zamiatał. Wszystkiego po trochu. Personel restauracji był początkowo podejrzliwy wobec nowego pracownika. Włóczęga z ulicy. Jak, u licha, pan Alex mógł pomyśleć o zatrudnieniu kogoś takiego. Tak, uratował chłopaka, wyciągnął go spod opony. Zapłacił mu więc. I tyle. Ale stopniowo Wiktor udowadniał, że jest sumiennym pracownikiem, dobrym człowiekiem, miłym rozmówcą. Mężczyzna nigdy nie odmawiał pomocy kolegom potrafił rozładować sytuację odpowiednim żartem. Nowy pracownik wykonywał swoją pracę starannie i dokładnie. Wkrótce w nowym miejscu zyskał życzliwych ludzi, a nawet przyjaciół. Teraz mały Wiktor często przychodził do restauracji, aby przywitać się ze swoim wybawcą i dowiedzieć się, jak sobie radzi. Bystry i bardzo miły dzieciak. Mężczyzna czasami opowiadał mu o życiu na ulicy. Unikano szczególnie strasznych i nieprzyjemnych momentów. Wyglądało to prawie jak przygoda. Bajka ze szczęśliwym zakończeniem szczęśliwym zakończeniem oczywiście. W końcu teraz były włóczęga śpi w melinie pod schodami i pracuje w jednym z elitarnych lokali. Kto by pomyślał? Tak, Alex dotrzymał obietnicy. Wiktor dostał swój paszport. Mężczyzna prawie się rozpłakał, gdy po raz pierwszy wziął go do ręki. To wiele dla niego znaczyło. Nie był już niewidzialnym Stalkerem, ale pełnoprawnym obywatelem swojego kraju ze wszystkimi przysługującymi mu prawami. Wiktor nie miał pojęcia, jak szef to zrobił i bardzo chciałby osobiście podziękować panu Alexowi. Tyle że szef nie pojawił się w restauracji. Polecenia przekazywał przez swojego asystenta, tego samego Matthew. Wiktor zaprzyjaźnił się z tym człowiekiem. Dokumenty dla nowego pracownika pan Alex również wysłał razem z nim. Wiktor miał teraz nazwisko. Na cześć miasta, do którego przywiódł go los. Był zameldowany w małym domku. To było wszystko. Prawdziwy człowiek, choć bez przeszłości, ale wciąż niewidzialny, już nie włóczęga z ulicy. Chciałbym osobiście podziękować właścicielowi. Wiktor ucieszył się, patrząc na nowy dokument. Rzadko tu w ogóle przychodzi. Mateusz potrząsnął głową. Co miałby tu robić? Wszystkie sprawy załatwia z biura, podróżując służbowo. Wiesz, w jakich jest tarapatach. Teraz się rozwijamy, otwieramy oddziały w różnych miastach. Alex zarządza i śpi w pracy. Mały Wiktor pełni potwierdzał te informacje. Wielokrotnie skarżył się starszemu koledze, że tęskni za ojcem, bo ten nie ma czasu na kontakty z rodziną Tak więc cały biznes w Urban Legend Matthew był faktycznie odpowiedzialny Oczywiście pod zdalnym nadzorem Alexa Kiedy Wiktor otrzymał swoją pierwszą wypłatę, myślał, że to jakaś pomyłka Wręczono mu puchatą kopertę pełną dużych banknotów Mężczyzna nigdy w życiu nie miał w ręku takich pieniędzy i nie miał pojęcia, co z nimi zrobić. Nie, zgadza się. Uśmiechnął się Mateusz, do którego Wiktor zwrócił się z pytaniem. Ubierz się odpowiednio. Kup wszystko, czego potrzebujesz do życia i trochę zaoszczędź. W ten sposób powoli odłożysz na mieszkanie. Perspektywy były tak ekscytujące. Czy to naprawdę może być prawda? Możliwe. Wiktor miał stabilną oficjalną pracę, wysoką pensję, dokumenty i wkrótce będzie miał własne mieszkanie. Jeszcze niedawno Wiktor nie mógł nawet o tym marzyć, patrzył w przyszłość z niepokojem. Teraz mógłby pójść do lekarza i opowiedzieć o całej sytuacji ze swoją pamięcią. Może. Może istniał jakiś lek, który pomógłby mu przypomnieć sobie, co wydarzyło się wcześniej? Aż do momentu, gdy pobity, przemoczony Wiktor obudził się na bezludnej plaży. Ale mężczyzna nie spieszył się z pójściem do szpitala. Zawsze było coś do zrobienia i jakaś wymówka. Wiktor nadal bardzo boi się poznać prawdę o sobie. Cóż, kto wie, co było wcześniej? Teraz mężczyzna był całkiem zadowolony ze swojego życia. Bał się, rozpaczliwie bał się zniszczyć te idyle, stracić wszystko, co dał mu los. Może mgła zapomnienia wyszła mu na dobre. Może Wiktor byłby szczęśliwszy i spokojniejszy, gdyby nie rozpamiętywał przeszłości. Pewnego wczesnego ranka kierownik kuchni wysłał Wiktorę do pokoju VIP. Jedna ze sprzątaczek nagle zachorowała, i trzeba było posprzątać to miejsce przed wieczorem. Wiktor, chwyciwszy wiadro, mopa, szmaty i drobinki produktu, udał się na salę. Nigdy wcześniej tu nie był. Czasem więc zerkał przez drzwi, przechodząc obok. Teraz miał okazję dokładniej zbadać pomieszczenie. Drogie, wykwintne meble z Włoch. Gładka lśniąca podłoga, masywne Żyrandole. Wszystko tu było luksusowe, bogate. Oczywiście, że było. W końcu to w tym pokoju zwykle zbierała się elita. Uwagę Wiktor E. przykuły obrazy na ścianach. Były to rysunki wykonane ołówkami akwarelowymi. Musiały być dziełem sławnego artysty, skoro tu były. To dziwne. Wiktor miał wrażenie, że gdzieś już widział te obrazy. Co więcej, artysta najwyraźniej pracował w sposób podobny do stylu Wiktore. Malarz wybierał te same proste tematy, krajobrazy, twarze ludzi, zwierzęta w ruchu. Wiktor był zainteresowany. Chciał wiedzieć, kto jest autorem. Mężczyzna przeszedł się po sali w nadziei, że zobaczy nazwisko artysty na jednym z rysunków. Nie wiedział, nawet nie zdawał sobie sprawy, że jest w tej chwili obserwowany. Pan Aleks był nieco zaniepokojony tym, co działo się z jego pomysłem. Mężczyzna poświęcił ostatnio całą swoją energię na projektowanie i rozwój oddziałów. Żartowałem. Teraz ma w rękach nie tylko restaurację, ale całą sieć takich lokali. Prawie imperium. Syna nie widuje, żona niedługo zapomni. Jak jej mąż wygląda? To nic, to tylko pracowity okres. Ciężko udźwignąć taki ciężar w pojedynkę, bez lojalnego kompana, któremu można zaufać. Ale to nie potrwa długo, zanim wszystko wróci do normy. Należałoby polecieć wtedy z rodziną na wakacje, odpocząć razem nad oceanem, zrelaksować się, pobyć razem. Inaczej po co były te pieniądze? Alex kiedyś uważał, że pieniądze to najważniejsza rzecz w życiu. Bez nich jest się nikim. Tylko bezbronnym małym robaczkiem. Jak inaczej mógł liczyć się chłopiec z biednej rodziny? Mały Alex nie miał normalnych ubrań, podręczników, jedzenia. W ogóle nie było zabawek i innych dziecięcych radości. Ojciec Alexa był klasycznym alkoholikiem. Pił sporadycznie, nie pracował, wieczorami wywoził całą rodzinę. Jego matka znosiła to wszystko bez narzekania. A nawet, jak Aleks zdał sobie sprawę później, czuła rodzaj dumy, że była tak dumna, tak cierpliwa. Żadne z małżonków nie przejmowało się synem. Aleks, choć nie był sierotą, dorastał z żyjącymi rodzicami jak chwast i czuł się bardzo nieszczęśliwy. Pewnego razu Alex i jego najlepszy przyjaciel, chłopak z tej samej biednej rodziny, przysięgli sobie, że nie będą żyć jak jego rodzice. Będziemy mieli dużo pieniędzy, zostaniemy wielkimi biznesmenami. Chłopak spojrzał na kolegę płonącymi oczami. Będziemy silni, wszyscy będą nas szanować i bać się nas. Będziemy też mili i pomożemy każdemu, kto znajdzie się w trudnej sytuacji. Dodał wtedy kolega. Chłopak sąsiada był równie mądry jak sam Alex. Dlatego chłopcy nigdy się razem nie nudzili. Tam, w ich małych głowach, ciągle pojawiały się ciekawe pomysły. Ale kolega Aleksa charakteryzował się też miękkim sercem i miłym usposobieniem. Zawsze było mu kogoś żal. Chłopak zawsze chętnie kogoś ratował. Dobra cecha, cenna. Rzadko spotykana. Ale ostatecznie nie przyniosło mu to nic dobrego. Wspominając swojego przyjaciela z dzieciństwa, Aleks westchnął ciężko. Minęło tyle czasu, a ta historia wciąż nie dawała mu spokoju. Jego serce bolało, jego dusza była rozdarta przez nieznane. Wciąż nie było żadnej jasności. Mężczyzna odgonił smutne myśli i skupił się na tym, co miał pod ręką. Zawsze potrafił się pozbierać, skoncentrować na problemach, odrzucając wszystkie zbędne rzeczy. Prawdopodobnie dlatego osiągnął takie wyżyny. Teraz martwiło go to, że przychody z miejskiej legendy gwałtownie spadły. Co było nie tak? Może czas zmienić menu? A może wystrój jest przestarzały lub coś jest nie tak z personelem? Musimy dowiedzieć się, dlaczego klienci wolą teraz stołować się u konkurencji. Alex postanowił przejrzeć najnowsze nagrania z monitoringu. Jest uważny i wrażliwy. Na pewno domyśli się, co się dzieje. Zwłaszcza, że to nie pierwszy taki przypadek. Mężczyzna włączył nagrywanie w czasie rzeczywistym. Najpierw musimy rozejrzeć się po pokoju. Teraz kiedy nikogo tam nie ma, wczesny ranek to najlepsza pora. Alex od razu zwrócił uwagę na nowego opiekuna. Mężczyzna uratował jego jedynego syna. Mężczyzna zamierzał spotkać się z nim, aby osobiście mu podziękować, ale nie miał czasu dla swojej rodziny. Więc Alex odłożył to na później. Mężczyzna miał czyste sumienie. Zrobił dla niego wszystko, co mógł. Wystawił mu nawet dokumenty, choć nie było to łatwe i tanie. Dlatego teraz Alex po raz pierwszy zobaczył twarz nowego pracownika. Wow, włóczęga. Interesuje się malarstwem. Przygląda się obrazom. Wiktor zbliżył się do kamery. Jego twarz pojawiła się na ekranie w zbliżeniu. Mistrz miejskiej legendy dosłownie zdrętwiał. Nie. To nie może się dziać. To się nie dzieje w ten sposób. To jakaś pomyłka. Ale im dłużej Alex wpatrywał się w twarz dozorcy, tym wyraźniej zdawał sobie sprawę. Nie, to nie była pomyłka. Serce mężczyzny waliło tak mocno, że wydawało się, że zaraz wyskoczy mu z piersi. Alex poderwał się z krzesła, na którym zamierzał spędzić cały dzień, sprawdzając raporty. Teraz nie miał na to czasu. Chwycił kluczyki do samochodu z biurka i, nie czekając na windę, zszedł po schodach na piechotę. Wiktor szybko zabrał się za sprzątanie. Matthew pozwolił mu odpocząć przed nowym zadaniem. W międzyczasie mężczyzna korzystał z chwili wytchnienia, siedząc na jednej z ławek w ogródku przed restauracją. Alex zauważył go, gdy tylko przekroczył bramę urban legend. Mężczyzna nigdy nie narzekał na swój wzrok, więc doskonale widział dozorce z tej odległości. Tak, to zdecydowanie był on. Dreszcz przebiegł mu po kręgosłupie. Jego mózg wciąż odmawiał zaakceptowania oczywistości. Aleks westchnął kilka razy, by wziąć się w garść i powoli podszedł do dozorcy. Dzień dobry, powiedział właściciel restauracji. Przyglądając się twarzy wiktore. Dzień dobry. Dozorca poderwał się z miejsca. Natychmiast zdał sobie sprawę, kogo ma przed sobą. Zdjęcia Alexa pojawiały się od czasu do czasu w prasie i reklamach. A mały Wiktor często pokazywał starszemu koledze zdjęcia ojca. To miłe. Miło w końcu poznać. Cie osobiście. Alex uśmiechnął się, wyciągając rękę do Wiktorę. Podobnie. Od dawna chciałem Ci podziękować za danie mi szansy na normalne życie. Przynajmniej tyle mogłem dla Ciebie zrobić za uratowanie mojego syna. Moja żona i ja mamy jednego. Nie wiem, jakbyśmy to wszystko przeżyli. To wspaniały dzieciak. Wiktor uśmiechnął się ciepło. Tak. Zgodził się Alex. Ale jest trochę za szybki. Cóż, sam taki byłem. A ty byłeś? Mówią, że nie pamiętasz nic ze swojej przeszłości? Wiktor potrząsnął głową. Obudziłem się pewnego dnia na bezludnej plaży. Chyba zostałem uderzony w głowę. Z tyłu głowy miałem wielkiego guza i nie pamiętałem o sobie nic poza imieniem. Od tamtej pory błądzę. Wiktor. Aleks nagle złapał swojego towarzysza za ramiona. Patrz na mnie uważnie, patrz na mnie. Naprawdę nic nie pamiętasz. Wiktor przymknął oczy zdezorientowany. W tym momencie wypełniała go cała gama emocji zaskoczenie, niepokój, przeczucie czegoś wielkiego. I rzeczywiście. Twarz Alexa wydała się Wictorowi niejasno znajoma. Gdzieś go już kiedyś widział. Z drugiej strony, oczywiście, widział wszystkie te zdjęcia, wszystkie te reklamy. Siadaj. Powiedział Alex, w końcu puszczając Wiktorę. Mężczyźni opuścili się na ławkę. Chciałem, chciałem z tobą jakoś dokładniej porozmawiać. Ale teraz. Kiedy zobaczyłem cię z tak bliska i zdałem sobie sprawę, że to ty nie mogę milczeć. Musisz tego wysłuchać. Wiktor spojrzał na Alexa z niepokojem. Po raz pierwszy widział tego człowieka osobiście. Gospodarz zachowywał się tak dziwnie. Ludzie wokół niego mówili o nim jako o człowieku racjonalnym do głębi. Ale teraz jego zachowanie jest niepokojące. Czy ten człowiek może być chory? Aleks wziął oddech, zebrał się w sobie, uspokoił i rozpoczął swoją długą narrację od opowieści o swoim dzieciństwie. Chłopiec miał wtedy ciężko. Pijący ojciec, obojętna matka, brak pieniędzy. Chłopak marzył o zupełnie innym życiu, na które nie miał szans. Jedyną bliską osobą, która rozumiała Alexa lepiej niż ktokolwiek inny, był jego przyjaciel Wiktor. Chłopak o podobnym losie, który mieszkał w sąsiedztwie. Chłopcy marzyli, snuli plany, nieustannie myśleli o przyszłości. Bardzo. Chcieli się wzbogacić. Obaj byli zaskakująco dobrzy w szkole jak na dzieci z niezamożnych rodzin. Alex celował w naukach ścisłych. A Wiktor wykazywał talent w naukach humanistycznych. W ten sposób podzielili się później obowiązkami. Alex był odpowiedzialny za finanse i planowanie biznesowe, podczas gdy kreatywny Wiktor zajmował się negocjacjami, public relations, reklamą i projektowaniem. Tak, chłopakom z biednych rodzin w końcu udało się zrealizować swoje marzenie. Otworzyli kawiarnię. Pieniądze na start zarobili sami. Pracowali dzień i noc, gdzie tylko mogli. Zaczęli wcześnie, od dwunastego roku życia. Zdaliśmy sobie sprawę, że musimy pracować ciężko i długo. Inaczej nie da się zarobić na swoje marzenia. Nie wydawaliśmy tego, co zarobiliśmy. Na początku oszczędzali pieniądze w tajnej skrytce, a potem, gdy stali się dorośli, Otworzyli własne konto bankowe. W rezultacie w wieku 20 lat przyjaciele otworzyli kawiarnię. Nazwa została wymyślona przez Wiktorę, który był kreatywnym liderem i generatorem pomysłów w ich tandemie. Miejska legenda. Brzmiała solidnie i obiecująco. Aleks od razu ją polubił. Wiktor, który miał talent artystyczny i nienaganny gust. Pracował również nad wyposażeniem wnętrza. Skąd to się wzięło u dziecka pijących rodziców? Wiktor ozdobił ściany sali dla gości obrazami własnego autorstwa. Od dzieciństwa cudownie rysował. Z biegiem lat talent ten stawał się coraz silniejszy i coraz bardziej doskonalony. Początkowo budżet był minimalny, ale Wictorowi udało się odtworzyć w kawiarni wyjątkową atmosferę, wyrafinowaną, szacowną, atrakcyjną. Dzieciak odgadł, zrozumiał, jakie wnętrza przyciągną gości. Klienci zostali przyciągnięci od razu. Wtedy w ich mieście nie było takiej konkurencji jak teraz. Dziś nowicjuszom trudniej jest wejść do biznesu. Ale w tamtych czasach Urban Legend bardzo korzystnie wyróżniał się na tle innych podobnych lokali ciekawą atmosferą. Ludzie lubili tu spędzać czas. Pojawiły się pierwsze zyski. Przyjaciele wspólnie postanowili wprowadzić pieniądze do obiegu. Ulepszali i rozbudowywali swój pomysł. Musieli pracować dniami i nocami, martwić się, podejmować ryzyko. Ale zdecydowanie było warto. Aleks i Wiktor całkowicie sobie ufali. Byli prawdopodobnie najbliższymi sobie ludźmi na całym świecie, pomimo tego, że oboje mieli rodziców. I wspólny biznes nie zniszczył tej przyjaźni, jak wiele osób chłopakom przepowiadało. Owszem, zdarzały się oczywiście czasem spory i niesnaski, ale młodzi właściciele dobrze prosperującej kawiarni zawsze znajdowali wyjście z konfliktu. Poza tym obaj rozumieli, że w sporach rodzi się prawda i nie uważali ich za coś negatywnego. Aleks był prawdziwym rekinem biznesu, racjonalny, pryncypialny, czasem twardy. Wybierał tylko te opcje, które natychmiast okazywały się opłacalne dla ich kawiarni i bezwzględnie odrzucał inne. Wiktor charakteryzował się łagodnością i człowieczeństwem od dzieciństwa. Wolał dawać ludziom drugą szansę, motywować marchewką, a nie kijem. Swoją drogą, takie zachowanie w wielu przypadkach również okazywało się korzystne dla miejskiej legendy. Prawda, że nie zawsze na krótką metę. Przyjaciele jakby się uzupełniali, tworząc idealną całość. Byli partnerami w interesach i braćmi w życiu. Ty w ogóle nic z tego nie pamiętasz. Alex spojrzał na Wiktorę wzrokiem pełnym nadziei, ale ten potrząsnął przecząco głową. Już zdałem sobie sprawę, dokąd to zmierza. To ja jestem tym Wiktorem. Ale. To wszystko jest takie niejasne. Pamiętam jakiś epizod z poprzedniego życia. Siedzę na drzewie wysoko, wysoko. Jest lato, a poniżej siedzi chłopak, mój przyjaciel. Prawdopodobnie w czerwonej koszuli, w kratę i szortach. W jakiś sposób widzę go wyraźnie. To ja, Aleks błyszczy. Jestem tym chłopcem. Pewnie siedzisz na starej jabłoni za miastem, zrywasz jabłka i rzucasz je do mnie, a ja je zbieram. Zawsze byłeś tym zwinniejszym. Nie mogłem się wspiąć na to drzewo jesteś jak wiewiórka. Za chwilę jesteś już na szczycie, gdzie rosną największe i najsłodsze. Jabłka. Wiktor uśmiechnął się. Po jego ciele rozeszło się przyjemne ciepło. A Alex, jak się wydawało, stał się teraz bliski i niemal drogi. Mężczyzna nie pamiętał nic z tego, co powiedział mu jego pan. Ale odczucia wyraźnie się zmieniały. Wiktor nie bał się już szefa. Nie był już dla niego obcy. Alex tymczasem kontynuował swoją opowieść. Młodzi biznesmeni dobrze sobie radzili. Wkrótce kawiarnia zamieniła się w restaurację, która stawała się coraz bardziej popularna w mieście. Odwiedzali ich już znamienici goście, lokalni celebryci, bogacze i biznesmeni. Profil instytucji szybko się zmieniał. Wszystko to całkiem naturalnie. Znalazło odzwierciedlenie w zyskach. Wkrótce Alex i Wiktor byli w stanie kupić dobre mieszkania, drogie samochody. Teraz mogli sobie pozwolić na wakacje nad morzem, dobre ubrania. Wszystko było dokładnie takie, o jakim marzyli jako dzieci. Oczywiście nie obyło się bez problemów. Konkurencja nie drzemała. Nieustannie urządzali znajomym biznesmenom, odnoszącym sukcesy. Niemiłe niespodzianki, potem plotka o zatruciu w restauracji, potem podpalenie budynku gospodarczego, potem groźby przez zalany telefon. Nie wszyscy byli gotowi pogodzić się z faktem, że urban legend nieustannie zajmuje czołowe pozycje, przyćmiewając inne podobne lokale. Dlatego, gdy Wiktor nagle zniknął, Alex natychmiast zdecydował, że to machinacje złośliwych kolegów. Zgłosił to na policję, gdzie udał się, gdy tylko zorientował się, że jego przyjaciel zniknął bez śladu. Policja przez jakiś czas szukała podejrzanych, tracąc cenne dni i tygodnie. Dopiero znacznie później, gdy media opublikowały ostrzeżenie o Wiktorze, z Aleksem skontaktowała się ta sama dziewczyna. Zadzwoniła pod numer podany w ogłoszeniu o zaginięciu i bała się od razu iść na policję. Szlochając, dziewczyna powiedziała Aleksowi, że myślała, że widziała Victor E. w noc jego zniknięcia. Aleks natychmiast popędził do domu do Refi. To ona powiedziała mu prawdę. Młoda dziewczyna wracała wieczorem z klubu. Postanowiła zaoszczędzić na taksówce, więc poszła do domu sama na piechotę. Niezbyt mądra decyzja. Ale co można odebrać siedemnaście ładce? I oczywiście w pobliżu brzegu morza została zaczepiona przez grupę pijanych facetów, którzy chcieli kontynuować wieczór. Dorefi zdała sobie sprawę, że ma kłopoty. Ze strachu straciła nawet głos. Jej umysł wypełnił się obrazami strasznej przyszłości. Wkrótce chłopcy sięgę enęli po nią, chwytając ją szorstko, śmiejąc się chrapliwie. Dorefi trzęsła się jak liść słusznie myślała, że nie może oczekiwać zbawienia w takim momencie. Dziewczyna była jednak w błędzie. Na szczęście dla Dorefi, Wiktor wracał do domu w tym samym czasie. On również wracał pieszo. Siedział w barze. A teraz szedł do domu, ciesząc się świeżością wczesnego poranka lub późnej nocy. Zależy jak na to spojrzeć. Wiktor i Alex kiedyś relaksowali się i bawili razem. Ale niedawno Alex założył rodzinę. Ożenił się z cichą, piękną dziewczyną, która kilka lat temu dostała pracę jako kelnerka. A teraz szczęśliwi nowożeńcy spodziewali się chłopca. Wiktor wychodził więc albo sam, albo z innymi kolegami. Doskonale wszystko rozumiał. Alex rozpoczął życie rodzinne i nie miał jeszcze czasu na imprezowanie. Jego najlepszy przyjaciel obiecał, że Wiktor na pewno zostanie ojcem chrzestnym jego pierworodnego. Oczywiście Wiktor nie mógł ominąć biednej Dorefi. Nie był tego rodzaju człowiekiem. Facet od razu wszystko zrozumiał. Ocenił sytuację i mimo oczywistej przewagi sił, rzucił się na pomoc bezbronnej osobie. Zawsze taki byłeś, od dziecka. Aleks uśmiechnął się. Nie wyobrażam sobie, żebyś postąpił inaczej. Wybuchła bójka. Dorefi patrzyła z przerażeniem, jak jej wybawca jest atakowany ze wszystkich stron. Było mało prawdopodobne, by mógł cokolwiek zdziałać w pojedynkę przeciwko takiemu tłumowi. Jeden z łotrów wciąż ściskał jej ramię swoimi silnymi dłońmi. Wiktor trzymał się dzielnie. Już jako dorosły spełnił swoje wieloletnie marzenie z dzieciństwa, zaczął uczyć się karatę. Jego rodziców, oczywiście, nie było stać na opłacenie treningów syna. A raczej nie chcieli wydawać pieniędzy na bzdury. Ale teraz, jako dorosły mężczyzna o ugruntowanej pozycji, Wiktor dobrze radził sobie na siłowni. Zawsze był znany ze swojej zwinności i siły. Ale wciąż był sam, a było ich pięciu lub sześciu. Dorefi nie pamiętała dokładnej liczby napastników. Nagle facet trzymający Dorefi rozluźnił uścisk. Rzucił się na pomoc swoim ludziom. Ci najwyraźniej nie radzili sobie z Wiktorem, który nagle zwalił im się na głowy. Dziewczyna nie czekała na wynik walki. Natychmiast wślizgnęła się w labirynt śpiących ulic. Uciekając, zdążyła zauważyć, jak jeden z napastników uderzył jej wybawcę butelką w tył głowy, a ten natychmiast upadł. Dlaczego Dorefi nie wezwała wtedy policji? Była przerażona. Była w szoku, odrętwiała z przerażenia. Po powrocie do akademika, dziewczyna nikomu nic nie powiedziała. Próbowała przekonać samą siebie, że to, co się stało, nie było prawdą. To się nigdy nie wydarzyło, i nawet prawie jej się to udało, ale potem zobaczyła te same orientacje na chłopaku, który uratował ją przed łobuzami. Wydaje się, że on sam zniknął. Te dwa incydenty były ze sobą wyraźnie powiązane. Dorefi wytrzymała jeszcze kilka dni. Bała się pójść na policję. Czuła się winna, ale sumienie nie dawało jej spokoju. A co, jeśli jej zeznania mogłyby pomóc w odnalezieniu tego Wiktorę? Nie zawahał się pospieszyć jej na obronę. Bała się nawet podzielić informacjami. Alex natychmiast odebrał dziewczynę i zabrał ją na policję, gdzie Dasze była przesłuchiwana przez kilka godzin. Teraz oficerowie śledczy mieli wskazówkę. Najprawdopodobniej facet zmarł tej nocy. Ciało napastników gdzieś się ukryło. Znalezienie ciała zajęło policji dużo czasu. Tak, zagłuszyli wtedy Wiktorę. Przestraszyli się tego, co zrobili i wrzucili go do rzeki. Torwący nurt. Nie znaleźliby go wystarczająco szybko. Pomyśleliby, że utopił się po pijanemu. Jest wiele takich przypadków. Nurkowie badali rzekę przez kilometry w dół rzeki. Ale nigdy nie znaleźli ciała. Poszukiwania zakończyły się bez rezultatu. Wszystko przemawiało za śmiercią Wiktorę. Ale Alex nie mógł być pewien. Ci dranie. Mówili, że Wiktor żył, kiedy wrzucili go do wody. Tylko nieprzytomny. Z drugiej strony, dlaczego Wiktor nie wraca, skoro żyje? Może stał się głęboko upośledzony, nie potrafi wyjaśnić innym, kim jest. Nawiasem mówiąc, Alex rozważał również wersję z utratą pamięci. Ale wydawała mu się bardzo nierealistyczna. Filmowa wręcz. Alex kontynuował poszukiwania przyjaciela na własną rękę. Policja przez lata straciła zainteresowanie sprawą ze względu na jej bezcelowość prowadzono więc działania mające na celu odnalezienie ciała. Alex nie poddawał się. Mężczyzna wynajął prywatnych detektywów. To prawda, ich praca nie przyniosła żadnych owoców. Ale Alex chciał wierzyć, że przynajmniej zrobił wszystko, co w jego mocy dla przyjaciela. Trudno było przyzwyczaić się do świata bez Wiktora. E. W końcu byli przyjaciółmi od urodzenia. Alex czuł się zdruzgotany i przygnębiony. Ale życie zbierało swoje żniwo. Trzeba było rozwijać biznes, co teraz było o wiele trudniejsze bez wiernego towarzysza. A potem Alex miał syna. I świat nabrał nowych barw. Szczęśliwy ojciec nie zastanawiał się długo nad imieniem. Od razu postanowił nazwać swojego pierworodnego syna Wiktor na cześć przyjaciela. Żona nie miała nic przeciwko. Młodej matce również spodobało się to imię. I oto jesteś. Alex spojrzał na Wiktor E płonącymi oczami. Oczywiście, żeby cię zalegalizować, będziesz musiał przejść wiele procedur, zrobić test dna, poddać się pełnym badaniom. Ale ja to widzę. Wiem, że to ty. I ta blizna na policzku. Nabawiłeś się jej na budowie kiedy zarabialiśmy pieniądze na rozruch kawiarni i wspomnienie z dzieciństwa jabłonie nie powiedziałem ci tego pamiętałeś to spojrzenie wyraz twarzy sposób poruszania się straciłem nadzieję że jeszcze kiedykolwiek cię zobaczę a teraz to cud kempingi słoneczne schody wiktor powiedział w zamyśleniu w tej chwili w jego głowie działo się coś niewy. Historia Alexa obudziła lawinę wspomnień. Napływały i odpływały jak morskie fale na brzegu, a potem płynęły niekończącym się strumieniem. To było mylące, a nawet przerażające. Skrawki zdań, oddzielne epizody, niektóre imiona. Słysząc znajomą frazę, Alexa ogarnął niepokój. Tego obozu już dawno nie było. Ale przed wypadkiem, Wiktorę planowali świętować tam jego urodziny. Wiktor naprawdę nie mógł się doczekać wakacji. Przygotowany, martwił się, czy zaproszonym wszystko się spodoba. Wróciłeś. Aleks spojrzał na przyjaciela z uśmiechem. Będziesz ojcem chrzestnym, Wiktorę. Ja, jak wiedziałem, nie spieszyłem się z tym interesem. Chociaż moja żona nalegała. Ale tylko ty miałeś być Ojcem Chrzestnym. Teraz jest na to czas.